Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z War Selection i tak oto jest zapowiedziana w kolejnym odcinku tak naprawdę Francja. To są pierwsze budynki, jakie możecie zobaczyć, ale sytuacja jest dosyć ciekawa ze względu na fakt, że tu już mamy w tym momencie FT-17 czołg. Problem w tym, że jeżeli przechodzimy do IR-1 we Francji, to nie mamy tak naprawdę żadnych, z tego co mi się wydaje, żadnych jednostek oryginalnych dla tej frakcji, ponieważ najpierw musimy odkryć czołgi. No i dopiero teraz możemy sobie to FT-17 zrobić. Spróbujemy zrobić jedno, jednocześnie zrobimy ulepszenia pod ciężki czołg i zobaczymy, co to nam da, bo jak widzicie tutaj piechoty nie ma absolutnie żadnej oryginalnej, jeżeli chodzi właśnie o samą Francję, więc no sytuacja dosyć specyficzna, ponieważ zazwyczaj jak się do tego IR-1 przechodzi, no to już mamy jednak jakieś tam jednostki frakcyjne, a tutaj tymczasem nie ma niczego. Trzeba najpierw zrobić ulepszenie do technologii, no i dopiero wtedy coś tam mamy. Nie wiem jak z piechotą, zrobimy sobie moździerze i zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Przypuszczam, że na IR-2 będą jakieś jednostki piechoty, bo to jednak jest druga wojna światowa. Jak wiemy, podczas II wojny światowej Francja dała ciała, mówiąc lekko, i tam jacyś tam partyzanci byli, ale ogólnie no, ta partyzantka francuska nie była jakoś szczególnie rozwinięta, z tego co się orientuję, bo specem od II wojny światowej nie jestem, ale nie była jakoś szczególnie rozwinięta, ale utarło się tak jakby, że rzeczywiście ta, to się nazywało La Résistance bodajże, jeżeli dobrze kojarzę, że ta rzeczywiście partyzantka francuska była jakoś super, super rozbudowana i no to jest chyba taka najpopularniejsza, że tak powiem, partyzantka, jeżeli chodzi o II wojnę światową, więc przypuszczam, że jakaś piechota w tym kontekście tutaj się pojawi. Ale na razie w IR-1 mamy same czołgi, piechoty na razie brakuje. No zobaczymy, za chwilę nam się zrobi to FT-17, tu robimy ulepszenie do ciężkich czołgów, spróbuję jeszcze ulepszyć ewentualnie tu wieżyczkę, ale to myślę, że będzie po prostu typowa wieżyczka. W ogóle myśmy to praktycznie wygrali z marszu, poprosiłem tylko, żeby nie niszczyli wszystkich, tu jeden gość się na szczęście uchował, więc mam nadzieję, że on się na razie nie będzie poddawał i że zobaczymy sobie chociaż jeden z tych czołgów francuskich. No i tyle, no domki są inne, wiadomo, główny budynek jest inny, ale poza tym... Właśnie, jak wygląda sytuacja z budynkami? No poza tym wszystko jest dokładnie takie samo. Fabryka, arsenał, tutaj mamy fabrykę. Nie wiem jak tutaj z dokami, ale też no, widzę, że nie masz żadnych kompletnie... Chociaż aircraft carrier. Lotnisko razy 3. Aha, czyli możemy robić lotniskowce i to jest oryginalna technologia. Co ciekawe, występuje już w przypadku IR-1. Okej, mamy... No nie wygląda to jakoś super, kurczę, oryginalnie, bo podobne czołgi już występowały w przypadku War Selection. Dobra, wiecie co, podjedziemy tym jednym dziadem pod tych... No nie przetestujemy go za bardzo w boju, no bo tu widzicie, tutaj mamy jeszcze średniowiecze, więc no tak. Ale podjedziemy, zobaczymy, niech on sobie tam strzeli parę razy. Zobaczymy, jak on się będzie jakby sprawował, ale ogólnie Francja wydaje mi się, że jest zrobiona stricte pod czołgi, więc nie wiem, czy to będzie działało, jak to będzie działało, no bo jednak no, z czołgami jest ten problem. Kurczę, wiecie co, weźmiemy trochę chłopa tam, niech idzie wydobywać. Z czołgami jest ten problem, że artyleria zazwyczaj te czołgi kosi, więc no rzadko się zdarza, z tego co ja przynajmniej się orientuję. Okej, mamy 2C, czołg, który się nazywa 2C, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I za chwilę tutaj sobie jeszcze zbadamy technologię, żeby zwiększyć supply'a. Więc nie wiem, czy te czołgi będą rzeczywiście jako tako skuteczne. No ale cóż, zobaczymy. Może w przypadku Francji sytuacja będzie wyglądała troszeczkę inaczej niż w przypadku innych frakcji. W Indiach podobno też są jakieś czołgi, ale no ja rzadko spotykam. Naprawdę, zazwyczaj gra się Deathsightami albo w Rosji, albo tymi. Przynajmniej tak zaobserwowałem, grając właśnie w War Selection, albo grubymi Bertami w Niemczech. Rzadko się zdarza w ogóle Brytania, to jest... Nie wiem, czy ja kiedykolwiek Wielką Brytanię spotkałem, szczerze powiedziawszy. Nie mam pojęcia, autentycznie. Okej, no fajne jest to oczywiście, że czołgi mogą jeździć i strzelać jednocześnie. Ale nic nie obrywa od wieżyczek, no ale to jest chyba typowe dla czołgów. Z tego okresu, z tego co mi się wydaje. Spróbujemy jeszcze tutaj poulepszać, właściwie to tylko zrobimy moździerze i zobaczymy, czy nam się pojawi jakaś oryginalna piechota. Ale myślę, że nie, że Francja to jednak, kurczę, głównie... A jeszcze jakieś magazyny mam tutaj do ulepszenia. Na pewno ten, dobra. Jeszcze jeden jakiś? A, tu jest jeszcze jeden, tak. Okej, jesteśmy trochę w... O kurde.
atak 15 razy 8, specjalny atak budynek i atak zwykły 70, czyli atak ma w sumie podobny. No pytanie, znaczy to tym się będzie na pewno ciężko operowało ze względu na rozmiar tego dziadostwa. I prędkość poruszania się, bo to ataku ma wcale nie więcej. Pojedynczy cel, no to jest przeciwko ten atak 15 razy, chyba że to ma dwa różne ataki w sumie. Kto wie, dobra, podjedziemy, zobaczymy. Tylko że zanim to dojedzie do celu, no autentycznie, to potrwa. Ja tu obrywam coś tam nawet tym czołgiem. Nie, to ma chyba tylko zwykłe działo i tyle. Tylko że to działo po prostu zadaje różne obrażenia w zależności od tego, w co strzela, nie? Tak mi się wydaje. Nie, ma karabin jeszcze, aha. Takie rzeczy. Czyli to ma i karabin, i działko. No nie wiem, pytanie, czy to się będzie opłacało? Moździerze się zrobiły? No nie, to są zwykłe moździerze po prostu, więc nic szczególnego. Czyli mamy jak na razie dwa oryginalne czołgi i lotniskowiec. Jeszcze zobaczymy jak tam z samolotami. Postawimy to lotnisko nieszczęsne. I zobaczymy jak to tam będzie wyglądało. Cały czas mnie tu męczą tym ostrzałem. A tutaj już lekka kawaleria wpadła, więc... Bo to jak widzicie w sumie lepiej troszeczkę operuje, nie? No tyle, że też przez drzewka się nie przeciśnie, ale... No ale jest w stanie się tam jakoś... No jakoś przedostać. No tutaj tą wielką krową w ogóle byśmy nie przejechali. Patrzcie, dzik mnie tłuką. Lotnisko jest. Mamy Farman Goliath. To jest jakiś samolot. Więc zrobimy jednego. Bo jednak no te duże krowy naprawdę to... O, patrzcie jak to zaorało ładnie. Tylko że no, to są chatki z epoki kamienia, więc no... O czym my tu rozmawiamy w ogóle. Plus jest taki, że to ma i działo i karabin, nie? Tylko, że to nie ma zbyt dużego zasięgu. Więc zanim to w cokolwiek trafi... No to czasu minie sporo, przypuszczam. Spróbujemy może zagrać jeden na jeden. Ja będę tak mocno defensywnie grał i zobaczymy, czy uda mi się wtedy dojść do Francji i zagrać Francją. Bo tutaj na razie za wiele nie zobaczyliśmy tego potencjału tych jednostek, więc no tak, myślę, że możemy coś takiego spróbować zrobić. Okej, okay, ja już praktycznie robię IR1. O kurde, no straciłem ostatecznie ten budynek. Nie wiem, dlaczego nie przestali go naprawiać. Może skończyły się surowce. No dojechał mnie w każdym razie topornikami. Legionistami, jakaś była garstka legionistów, więc prawdopodobnie odeprzemy tutaj na spokojnie tymi łucznikami angielskimi. No i za chwilę odbudujemy kuźnię. Kuźnia, tak. Dostawimy tam może jakieś wieżyczki dodatkowe i myślę, że spokojnie za chwilę przejdziemy do IR1, 97%, więc chyba nawet nie będę przerywał gadania. No, gość tutaj widzę, że zaczyna grać agresywnie, ale to chyba nie jest jakiś strasznie duży problem. Mamy IR1. Problem w tym, że z surowcami nie stoimy jakoś super rewelacyjnie. Mamy supply block w tym momencie, więc trzeba by też odbudować kilka domków. Spróbujmy na razie wyczyścić tamtą okolicę. Ulepszmy dwóch typa. O, legioniści idą, super. Ja już mam IR1, a gość tutaj legionistów ciśnie. No dobra, no czemu nie? Nie mam przecież nic przeciwko, nie? Tracę kilku tych łuczników, to jest oczywiście nieuniknione, ale nie jestem do nich w tym momencie jakoś mocno przywiązany. Ta wieżyczka chyba nawet nie strzela jeszcze w tym momencie. I zagrałem bardzo, bardzo defensywnie. To jest nietypowe dla mnie, bo się obstawiłem totalnie dookoła i powiem szczerze, że to chyba działa. I teraz tak, co teraz musimy zrobić? Na pewno dostawić kilka domków, więc dostawmy je w tym miejscu. Zrobimy taką ala ścianę z domków. Ja się chyba znowu z wami na sekundkę pożegnam i jak się zrobią te wszystkie technologie, ja tu za chwilę dostawię jeszcze jedną fabrykę, żeby, okej, zintensyfikować produkcję, tylko że stoimy na takim wzgórzu, kurczę, i nie wiem, czy to jest dobre miejsce na fabryki, nie? O nie. Tak, to my się nie będziemy bawić. Dużo tego jest. Stracę tą fabrykę. Kurde. No to powiem wam szczerze, że niezłe jaja. Ja nie wiem, czy ja nie będę musiał robić jednak kurczę żołnierzy, żeby się tu wybronić. Ała.
Dobra, zaczniemy robić długich łuczników na razie. Cofniemy się. Katapulty. Dobra. No, ci legioniści stanowią pewien problem. Oni są w stanie spokojnie zniszczyć bazę, znaczy bazę, w sensie centrum dowodzenia, jak to zwał, tak zwał, w epoce rewolucji przemysłowej. I to bez większych trudności. Ale tego chyba już tak szybko nie zniszczą, nie? O ile ja to zdążę zbudować, oczywiście. Coś czuję, że nie zdążę. O ludzie. Dobra, no to cofamy, no co? Narobimy tych długich łuczników w takim razie. Jeśli jakoś tam myślę, że wybronimy jednak. Zaczniemy robić troszeczkę żołnierzy, żeby oni też w razie co pomogli. Wpuścimy ich do środka, jasne, że ich wpuścimy. Jasne, że ich wpuścimy, no co? I za chwilę zacznę stawiać fabryki, tylko poczekam, aż mi się zrobi ta technologia i tyle. I spróbujmy zaorać tamto. Dużo tych onagerów, nie? Już mamy żołnierzy. Onagery to fajne jednostki, naprawdę. Tylko, że one od łuczników, z łucznikami długimi przegrywają jednak. Z żołnierzami myślę, że tym bardziej. O, jakieś te. Trebusze się tam odezwały. Miejmy nadzieję, że sobie z tym poradzimy jednak, że uda mi się przetestować czołgi przede wszystkim. To mnie przede wszystkim interesuje. Mam nadzieję, że się uda to zrobić. Kolejny trebusz. Tu postawimy wreszcie tą wieżyczkę. A, on nie może budować wieżyczek. Będzie to trudniejsze niż myślałem. I zaczniemy powoli robić te FT-17 czołgi, dobra. Łuczników chyba sobie możemy darować, chociaż on, przypuszczam, że on też już, kurczę, idzie do IR-1. No ale zobaczymy, zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Tutaj się pokończyły surowce, więc zbieramy tutaj. Mamy drewno, żarcie też się w sumie jakoś tam zbiera. Tutaj też postawimy magazyn i zaczniemy wydobywać. I tutaj też robimy czołgi. Dobra, i zobaczymy, jak sobie czołgi poradzą. Chociaż, no tak jak mówię, może być problem ze względu na te trudności terenowe, że tak powiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i przypuszczam, że wkrótce pójdziemy w jakieś lotniska. Chociaż no, wolałbym jednak tymi czołgami tutaj wygrać tą bitwę. No one się robią w miarę szybko, wydaje mi się. Jeszcze za chwilę chyba dostawimy jedną fabrykę i spróbujemy tego zrobić jeszcze więcej. Zresztą problemy są z żelazem w tym momencie przede wszystkim, więc tutaj jeszcze troszeczkę podprowadzimy ludzi. A, tam ci nic nie wydobywają. Mamy więcej żołnierzy. Ci goście, zbudujcie. Nic nie budujcie może, kurde, tylko idźcie wydobywać cokolwiek. Gdzie tu jest żelaza więcej? Tu jest żelazo. Zobaczmy, czy on ulepszył te wieżyczki na jakiś wyższy poziom. O! A to ci niespodzianka. Fajmy. Dobra, niech się zajmie tamtym magazynem. No proszę, czyli on dalej w legionistów zamierza cisnąć. No dobra, no dobra, czemu nie? Ja sobie powinienem chyba z tym poradzić, z tym czym mam. Kurde, albo i nie. Powinienem sobie chyba poradzić, nie? Dacie sobie radę, panowie. No tu się produkcja jakby kontynuuje. Mam nadzieję, że te nieszczęsne onagery mnie nie zniszczą. Ale uparty, kurczę, tymi legionistami ciśnie, nie? Mimo, że tutaj w sumie większych korzyści mu to... Okej, wreszcie, wreszcie. Dobra, możemy się zacząć przebijać. Okej, świetnie. Teraz mi już na tych łucznikach za bardzo nie zależy.
Problem w tym, że ja tędy nie przejadę, kurde. Tak się zacząłem zastanawiać teraz. Czy czołgi nie powinny niszczyć drzew przejeżdżając przez nie? W War Selection w sensie, nie? Ja rozumiem, że ta mechanika terenu jest istotna dosyć. Okej, on tędy przejedzie, dobra, czyli jak ten przejedzie, to i tamten przejedzie. Tak, no nie wiem właśnie, czy one będą w stanie wygrać walkę z... z artylerią, ale powiem szczerze, one są naprawdę szybkostrzelne, patrzcie na to. Jak są trzy czołgi, to jest, cały czas jest praktycznie prowadzony ogień. Jeżeli będzie 5, 8... no to myślę, że może być jeszcze większy problem z tym. No, dead sighty są strasznie mocne, to prawda. I mają jakby z bliska mogą strzelać, to jest też fajne, że one nie mają chyba z tego, co mi się wydaje, zasięgu bliskiego. One mogą nawet walić w jednostki, które was biją w walce w zwarciu. No i to jest w sumie całkiem ciekawe. Ciekaw jestem właśnie, jak wytrzymałe byłyby te czołgi w kontekście... w porównaniu do Deathsightów czy grubych Bird. No i 5 takich czołgów jest. I one są też szybkie, to też jest w sumie ciekawa sprawa. Że one. Ja tu dopiero tu jeden mi się zrobił, i on już w tym momencie tu dojechał, nie? Już mam 5 czołgów praktycznie na raz, więc ta jednostka wydaje mi się całkiem w porządku. Chyba że będą ją totalnie kasowały Deathsighty i grube Berty. Jeżeli tak, no to nie mamy w sumie o czym rozmawiać. I ta Francja szybko jakby umrze i nie będzie zbyt grywalna. No ale mam nadzieję, że jednak te czołgi coś tam będą w stanie powalczyć. No bo poza tym to właściwie ta Francja nic nie ma. No ma jeden samolot, nie wiem jak w IR-2, może ma jeszcze jakieś tam dodatkowe samoloty. Tego szczerze mówiąc nie sprawdzałem. Ale no rzadko kiedy się w sumie dochodzi do tego IR-2, wydaje mi się. Fajny przeciwnik się trafił. Spitzhindus w ogóle, nie wiem kurczę, czy to nie jest przypadkiem Polak. Dobra, no trzeba będzie kurczę odcinek kończyć. O, proszę, tutaj jeszcze jakaś walka. Czekajcie, wiecie co? Ja się wycofam. Zaraz zobaczymy. A może będzie miał szczęście, czemu nie? Został mi jeszcze jeden kot na Francję. Więc mu mogę podesłać. Okej, dobra, sprawa załatwiona. No i tyle. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Także no widzimy się w kolejnym. Kolejne starcie 1-1 wygrane pierwszy raz Francją, więc cóż. Zobaczymy jak ta frakcja będzie się spisywała w dłuższej perspektywie czasu. Także dzięki wam serdeczne za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.